174 tysiące. Na pewno jest to wynik tego, że mniej energii bierzemy, ale również jest to wynik tego, że myśmy, powiedzmy, prowadziliśmy negocjacje co do taryf. Co więcej, przystąpiliśmy w ramach grupy zakupowej do przetargu na zakup energii. I tutaj ta stawka jednostkowa, taryfy nam zdecydowanie spadły. W grupie czterech gmin, gmina Wojnicz, gmina Zagliczyn, gmina Bożęcin i gmina Pleśna, przystąpiliśmy do takiego przetargu i tutaj udało nam się w grupie tych czterech gmin wynegocjować bardzo dobre wskaźniki, bardzo dobre taryfy jednostkowe za 1 kWh energii. Bardzo proszę, następny. Kolejnym tematem, na który zwracaliśmy uwagę, to były tematy związane ze stawkami za ubezpieczenie majątku. Kiedy przejmowałem gminę, niecały majątek był ubezpieczony, gromienia zupełnie nie było ubezpieczone. Między innymi takim obiektem, który nowym był, oddanym do użytku, był Dom Ludowy w Grabnie, piękny budynek, nad którym wisiały dwa potężne jesiony, grożące, że w każdej chwili przy większej wichurze mogą spaść na budynek, a budynek nie był ubezpieczony. Co więcej, no nie wszystkie obiekty miały pełną dokumentację, książki budowlane, przeglądy i tak dalej. Wyprowadziliśmy to wszystko. Na dzień dzisiejszy cały majątek gminy jest ubezpieczony. Co więcej, drodzy Państwo, to ubezpieczanie, to czyszczenie tego trwało chwilę i powiedzmy w 2011, 12, 13 roku płaciliśmy kwotę 58 tysięcy, tak? Drodzy Państwo, w roku 2014 mamy więcej majątku ubezpieczonego na wyższą kwotę, a płacimy zdecydowanie o 20 tysięcy składkę niższą. To też jest wynik, powiedzmy, przetargu, który ogłosiliśmy na ubezpieczenie mienia gminy. To ubezpieczenie gminy obejmuje również ubezpieczenie środków transportowych, ubezpieczenie samochodów strażackich i tak dalej. Bardzo proszę, następny slajd. Drodzy Państwo, co robiliśmy w roku 2013? Bardzo w skrócie, bo trudno się tutaj rozdrabniać na wszystkie powiedzmy działania. Bardzo proszę, panie Radku. Drodzy Państwo, od 1 lipca obowiązuje ustawa śmieciowa. Płacimy za odbiór odpadów. Kiedy ustalaliśmy stawki, kiedy przedstawialiśmy te stawki, były głosy, że w gminie Wojnicz bardzo drogo, że można byłoby taniej. Myśmy też byli za tym, żeby mieszkańców obciążać jak najmniej za odbiór tych odpadów, ale drodzy Państwo, nie byłoby nic gorszego, gdybyśmy ustalili pod potrzeby, powiedzmy, jak to mówią, pod publiczkę, niższe stawki, a dzisiaj Państwo powiedzieli, drodzy Państwo, te stawki podnosimy. Jak w innych gminach sytuacja wygląda, Państwo zapewne z mediów się dowiadują, między innymi w piątek mówią, w Bochni ogromne pieniądze miesięcznie muszą dopłacać, bo nie doszacowali sobie kwot, stawek na odbiór odpadów. U nas te stawki, uważam, są dobrze obliczone, bilansuje nam się to. Myślę, że nie powinniśmy do tego, że tak powiem, do tego całej gospodarki śmieciowej dopłacać. Drodzy Państwo, jak w gminie wygląda ta sprawa tych odbioru odpadów? To Państwo macie taką tabelkę, gdzie przedstawiamy, że gospodarstw jednoosobowych mamy w całej gminie 301, 2, 3 osoby 1068, 4 do 5 osób 954, kolejno 6 i więcej 324. Jest to blisko 3000 gospodarstw, z czego zadeklarowało 2647 osób segregację śmieci, 339 gospodarstw, nie osób, 339
gospodarstw nie segreguje śmieci. Drodzy Państwo, jednostkowe przypadki mamy, gdzie mamy problemy z tymi śmieciami, po prostu nie wszędzie, szczególnie w terenach, na terenie tej, na części południowej gminy są problemy z dojazdem, bo mamy tak zwane lasowe domy w Grabnie, czy powiedzmy domy gospodarstwa, gdzie jest utrudniony dojazd. Prowadziliśmy rozmowy z właścicielami tych posesji. Myślę, że w tej chwili jest temat na tyle załatwiony, że nie ma gospodarstwa, gdzie MDGK w porozumieniu z właścicielem tego gospodarstwa nierozwiązany byłby ten problem odbioru tych koszy. Drodzy Państwo, jak się to kształtuje na terenie Wojnicza, na terenie miasta Wojnicza? 127 gospodarstw jednoosobowych i kolejno, nie będę czytał, w sumie 750 gospodarstw, z czego 690 segreguje, 58 nie. Drodzy Państwo, na dzień, można powiedzieć, dzisiejszy, zaległości, jakie są, to w ramach całej gminy jest to kwota 35 tysięcy. Zwróćcie Państwo, problem, o którym ja mówiłem, problem ludzi, problem windykacji, bo teraz pod tą cyfrą 35 tysięcy zapewne kryje się może kilkaset nawet gospodarstw, z którymi my musimy, powiedzmy, no, prowadzić postępowanie windykacyjne. Musimy od tych ludzi te pieniądze ściągnąć, bo inaczej to ci solidni, którzy płacą, będą po prostu ponosić tego koszty, bo to się musi nam zbilansować. Drodzy Państwo, początkiem roku, można powiedzieć końcem stycznia, na przełomie stycznia, lutego, dostawaliście Państwo te blanciki z dowodami wpłat. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która takie blankiety daje. Bo myśmy chcieliśmy wyjść Państwu, mieszkańcom naprzeciw i założyliśmy, każdy z Państwa ma swoje indywidualne konto, i ponieważ zakupiliśmy program, więc dajemy te blankiety wpłat. Tam była sytuacja taka, że na tych blankietach było, że pierwsza płatność na tym pierwszym blankieciku była 15 stycznia, a niejednokrotnie do Państwa te blankiety trafiały w miesiącu luty. Tak jak w ogłoszeniach, które ksiądz w ramach ogłoszeń parafialnych Państwu przekazywał, nikt z tytułu odsetek nie będzie obciążony, jeżeli oczywiście to wpłaci przyzwoicie, bo jak wpłaci w grudniu, to wiadomo, ale jeżeli to będzie zwłoka rzędu dwóch tygodni, na pewno tutaj żadnych zaległości, żebyśmy rozumieli się, nie będzie. Dlaczego te, nazwijmy to, dowody wpłat przyszły do Państwa tak późno? Drodzy Państwo, przetarg, który ogłosiliśmy w ubiegłym roku, był na 7 miesięcy, on nam się kończył końcem stycznia. Ogłosiliśmy drugi przetarg, który unieważniłem. Unieważniłem ten przetarg, bo po prostu firma, która nam złożyła ofertę, zaoferowała kwotę wyższą niż mieliśmy my przewidzianą w budżecie. Liczyłem, że po prostu troszkę firma zweryfikuje sobie te swoje, powiedzmy, specyfikacje, te swoje kosztorysy i że zejdzie z tymi cenami. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby dzisiaj na tym spotkaniu Państwu powiedzieć, śmieci będą droższe. I przetarg został unieważniony, wznowiliśmy przetarg i w tym drugim przetargu startowały dwie firmy. Firma, która wygrała, dała kwotę taką, która była do przyjęcia, która nie skutkowała tym, że musielibyśmy Państwu te ceny podnosić. Także te odpłatności są na tym samym poziomie, co były dotychczas. Zapewne na tych blankietach, na tych dowodach wpłaty Państwo zauważyliście to. Drodzy Państwo, mówiąc jeszcze o tej gospodarce śmieciowej, chciałem zwrócić uwagę, że na ostatniej bodajże sesji Rada Gminy podjęła uchwałę, aby gospodarstwa jednoosobowe, gdzie jest osoba, która skończyła 80 lat i więcej, została w 50%
zwolniona z opłaty za odbiór odpadów. To skutkuje kwotą niewielką w ramach całej tej gospodarki, że tak powiem, śmieciowej. Chcieliśmy wyjść naprzeciw tym osobom starszym, które rzeczywiście może tych śmieci jako gospodarstwo jednoosobowe wiele nie produkują. Jednokrotnie te osoby starsze zwracały się do mnie, więc powiedzieliśmy, dobrze, obniżamy tą odpłatność o 50%. Oczywiście MPGK będzie systematycznie co tydzień te śmieci odbierała, ale odpłatność będzie niższa. Drodzy Państwo, mówiąc o odpadach, o gospodarce śmieciowej, za chwileczkę może na temat kanalizacji, na co zwracam uwagę i wręcz do Państwa zwracam się z apelem. Drodzy Państwo, nie ma większej substancji rakotwórczej jak spalany plastik w piecu. A to, czy Państwo w większości palą, to naprawdę o zgrozę do nieba woła. Zastanówcie się Państwo, co robicie. Nawzajem, po sąsiedzku, a może i własne dzieci trujecie. Przychodzi do mnie osoba, panie burmistrzu, ja nie mam w ogóle śmieci. My z mężem w dwójkę mieszkamy. Praktycznie wszystko palimy. Ja mówię, i właśnie o to chodzi. I właśnie o to chodzi, żebyście Państwo nie palili. Że Państwo będziecie płacić za te śmieci, może wam się nie będzie opłacało palić. Ja wiem, że powiedzmy paląc jeszcze oszczędza na węglu czy tam innym nośniku, ale drodzy Państwo, zastanówcie się, co więcej. Wszelkie spotkania w ramach forum wójtów, burmistrzów z marszałkami, Urząd Marszałkowski i w ogóle służby ochrony środowiska zaczynają brać się za sprawę czystości powietrza na terenie Polski, na terenie szczególnie powiatu tutaj małopolskiego. Pan marszałek Koza przyjął sobie jako temat taki priorytetowy ochrona powietrza na terenie Małopolski. Bardzo proszę dalej. Drodzy Państwo, obwodnica Wojnicza. Obwodnica Wojnicza w ramach przebieg. Drodzy Państwo, są miejsca wolne. Panie Franiu, proszę sobie siąść, będzie wygodnie, zapraszamy. A po co stać? A to jeszcze kilka boków. Drodzy Państwo, realizujemy obwodnicę Wojnicza. Mówię realizujemy, bo pierwszy odcinek obwodnicy Wojnicza jest już oddany do użytku. On nie załatwia całości tematu, bo te samochody ciężkie, samochody z kruszywem, dalej przejeżdżają przez centrum Wojnicza. Wartość tego odcinka, wartość robót była na poziomie 13 milionów, tam 400 blisko tysięcy, długość 2,3 km. Drugi odcinek jest na ukończeniu. Drodzy Państwo, ten odcinek byłby może już wykonany i oddany do eksploatacji, tylko umowa, jaka jest sporządzona z Mostostalem, z wykonawcą, jest taka, że dofinansowanie większości środków jest przewidziane na rok 2014, stąd też wykonawca, powiedzmy, no, nie spieszy się z tymi robotami. Pan marszałek Ciepiela na ostatnim spotkaniu, na ostatniej komisji takiej gospodarczej, która odbyła się w Wojniczu, byli z Urzędu Marszałkowskiego przedstawiciele i radni wojewódzcy, tutaj niespełna miesiąc temu gościliśmy ich w Wojniczu, między innymi na obwodnicy Wojnicza. Mówił, że nie jest wykluczone, że może gdzieś w miesiącu czerwcu ta obwodnica zostanie oddana do eksploatacji. Tam jakiegoś większego zagrożenia nie ma. Ten drugi odcinek jest to blisko 5 km, wartość tego odcinka ponad 30 milionów złotych. Drodzy Państwo, mówiąc o obwodnicy Wojnicza, na co chcę zwrócić uwagę, że nie jest to zadanie gminy, to nie jest gmina inwestorem, tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich. Niemniej my jako gmina również ponosimy wydatki, bo są one na poziomie około 650 tysięcy, ale już na etapie przygotowania tej inwestycji gmina wnosiła aportem
tereny, które powiedzmy przekazywała urzędowi marszałkowskiemu. Także to też pewne wydatki są. To też będzie skutkowało tym, że z 1200 lamp będziemy mieli najprawdopodobniej około 1200, blisko 50 lamp oświetleniowych, za które będziemy musieli płacić, bo lampy, które będą na skrzyżowaniach, na tych rozjazdach i tak dalej, przejdą na obowiązek płacenia za zużycie energii i konserwację przejdzie na gminę. Drodzy Państwo, odcinek drogi tej wojewódzkiej od węzła w Dęblinie do węzła na wysokości Panieńskiej Góry, jak gdyby z mocy ustawy, z chwilą oddania tej obwodnicy przejdzie na majątek, przejdzie może nie na majątek, ale władanie gminy i my będziemy powiedzmy mieli na utrzymaniu tą drogę, to też powiedzmy będzie kosztowało troszkę wydatków z budżetu gminy. Bardzo proszę następnie. Drodzy Państwo, sprawa kanalizacji. W tej chwili jesteśmy na etapie wykonywania pierwszego etapu kanalizacji w ramach funduszu Probowskiego. Wartość projektu jest ponad 2 miliony, wartość dofinansowania ponad milion. Udział, ten wkład własny, to jest powiedzmy, to są pieniądze, które płacimy z budżetu gminy. Ten pierwszy etap obejmuje ulicę Rynek, krakowską stronę północną, ulicę Jagiellońską, Zamoście, Loretańską, oczywiście nie w całości, ulicę Długą Wolicką, Zawale, Leonarda Goszczyńskiego i ulicę Leśną. Drodzy Państwo, co do pierwszego etapu kanalizacji, mamy z Państwem spisane umowy na dotacje do przyłączy. Praktycznie kolektory mamy wykonane wszystkie, przepompownie mamy zamontowane. Ten pierwszy etap musimy jak najszybciej skończyć, bo musimy brać się za drugi etap. Ten drugi etap musimy rozliczyć do końca tego roku. Do końca tego roku musimy mieć wszystkie roboty zakończone łącznie z przyłączami. Ponieważ zgodnie z, na cały Wojnic, na całą praktycznie gminę mamy to, co mamy zezwolenia, to jedno zezwolenie na budowę. W związku z czym my musimy, nie możemy zgodnie z prawem budowlanym w ramach jednego zezwolenia mieć dwóch kierowników, dwóch wykonawców i prowadzić na dwóch frontach, że tak powiem, roboty. Po to, żeby rozpocząć drugi etap, musimy pierwszy etap zakończyć. I teraz jak sytuacja wygląda? Sprawa tego dofinansowania, o którym z Państwem rozmawialiśmy, z częścią Państwa, z tych ulic, które wchodziły w ten pierwszy etap kanalizacji, były spotkania, mówiliśmy, że będziemy, gmina w imieniu Państwa będzie się starała o to dofinansowanie, mówiliśmy, że ono będzie w granicach tych 45% około. Drodzy Państwo, wniosek został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten wniosek był poddawany ocenie. Mieliśmy troszkę również z tym problemów, bo jak powiedzmy zacznie się coś załatwiać, wiadomo, że i problemy się pojawiają. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, myślę, że Panie Marku, że mamy to pewne, że pieniądze mamy, że te pieniądze, które Państwu obiecaliśmy, są załatwione. We wtorek byłem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na takich, oni to nazywają negocjacjach, ale praktycznie było to przygotowanie już pewnych zapisów do umowy, którą z Panią Skarbnik, myślę, że w miesiącu lutym z Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będziemy podpisywać, w związku z czym to, do czego, co żeśmy Państwu tak no, wstępnie deklarowali, asekurując się, że to nie jest nic pewnego, te pieniążki mamy, możemy powiedzieć, zapewnione, bo najprawdopodobniej albo na zarządzie, który odbędzie się w tym tygodniu, albo w następnym w Warszawie te pieniądze, naszym zdaniem i to, co pani konsultantka mi przekazywała, będą nam przyznane. Drodzy Państwo, tak jak mówię, drugi etap kanalizacji to kwota porównywalna, bo kwota 2 miliony 400, wartość dofinansowania 1 400 000, wkład około 1 050 000,
są to ulice Braci Mirognów, Wąwóz, Loretańska, Krakowska, strona południowa. Oczywiście dokończenie ulicy Loretańskiej, bo tam na początku, powiedzmy, od Zamościa część domu była podłączana. Drodzy Państwo, chcemy, także może zakładamy, że do końca roku 2014 możemy powiedzieć, Wojnicz będzie miał kanalizację. My musimy osiągnąć efekt ekologiczny. Wszystkie domy muszą być podłączone po prostu, które są objęte tym wnioskiem. Drodzy Państwo, złożyliśmy kolejny wniosek. Złożyliśmy kolejny wniosek do PROW-u na tak zwany trzeci etap. Tak sobie to po prostu etapujemy. Jest to ulica Warszawska na wysokości Olimpii, po jadąc w kierunku Wierzchosławic. Po prawej stronie mamy osiedle piękne, nowe osiedle, nowych domków, nie mają tam kanalizacji. Chcemy skanalizować to osiedle. Mamy ulicę Kąpielową, nie do końca skanalizowaną, i ulicę Księdza Popiełuszki. Po prostu chcemy w ramach tego trzeciego etapu te ostatnie, że tak powiem, zakątki Wojnicza skanalizować, żeby mieć temat w całości załatwiony. Wniosek został złożony, jest to wartość około 2 200 000, trudno cokolwiek mówić, jak to mówią, piłka jest w grze, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Mówiąc o pierwszym etapie i przyłączach, drodzy Państwo, myślę, że tutaj może później mnie uzupełni Pan Marek, będziemy te przyłącza wykonywać, będziemy Państwa wzywać, będziemy podpisywali z Państwem umowy na wykonawstwo tych przyłączy. Będziemy chcieli jak najszybciej, powiedzmy, zakończyć temat pierwszego etapu. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, w ramach tego pierwszego etapu mamy 156 budynków. Odbieramy fekalia, odbieramy nieczystości od 563 mieszkańców. Długość przyłączy jest 2 100 km na łączną kwotę kosztorysową 220 kilka tysięcy. Kwota dofinansowania, którą mamy wstępnie w umowie, jest kwotą ponad 100 tysięcy złotych. Luźnie ona się przekłada, wiadomo, jeden ma przyłącz parę metrów i dostanie kilkaset złotych, drugi może dostanie kilka tysięcy złotych, ale jest to w wysokości 45% pomoc dla Państwa w realizacji, w sfinansowaniu tych przyłączy kanalizacyjnych. No bardzo proszę Was, Stadzik. Drodzy Państwo, mówiąc o tych etapach, ktoś mi powiedział, dlaczego nie robiliśmy tego za jednym podejściem. Drodzy Państwo, niejednokrotnie ciężej dostać jest, uzyskać dofinansowanie na niewielki zakres niż na zakres duży, bo dla Funduszy Ochrony Środowiska, czy to dla wojewódzkiego, czy dla narodowego, miernikiem jest osiągnięcie efektu. Czym ten efekt jest większy, czym większa jest liczba gospodarstw, od których odbierze się te nieczystości, tym dla nich jest coś bardziej atrakcyjniejszego, wartościowszego. Dla nas było to niemożliwe z dwóch względów. Jednym to było zapewnienie wskaźnika tak zwanego LRM-u, to znaczy ilości budynków na jednym kilometrze sieci, o którym Państwu niegdyś wspominałem. W przypadku Funduszu Spójności musieliśmy spełnić wymóg, że na kilometrze sieci musiało być 120 mieszkańców. Drodzy Państwo, ulica Krakowska w Wojniczu, zabudowa zwarta, kilometr szybciutko leci, a okazuje się dom pusty, jedna, dwie osoby, i ciężko było ten wskaźnik osiągnąć, w związku z czym różne tutaj też kombinacje robiliśmy i niektóre odcinki, powiedzmy, między innymi planowaliśmy, że ulica Warszawska będzie włączona, powiedzmy, w kanalizację, ale okazało się, że no nie mamy sposobu na jakieś kombinacje, żeby osiągnąć ten wskaźnik LRM. Drodzy Państwo,